mówię do was po polsku, później może być trochę trudniej z tym polskim, z tego co przed chwilą się dowiedziałam. Witamy dzisiaj w szkole Piotra Gospodarczyka wraz z grupą ludzi z programu Erasmus, są studentami z różnych stron świata, nie tylko z Erasmusa, studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Połączyła ich muzyka, Piotr prowadzi szkołę RPU. Jest nadaną osobą dla niektórych obozu integracyjnego, dla nas nauczycieli jako kolega z pracy, niedawno prowadzi przedsiębiorczość, podstawę przedsiębiorczości. No i cóż, no jakby mamy cały czas dobry kontakt, jestem, znaczy jemu jest bliska idea szkoły naszej pod różnym względem, nam jest cały czas bliski jako człowiek i jako to, co robi, potrafi robić to, co lubi i żyć z tego, co lubi. To jest no, nie lada sztuką, głównie dla części szkoła, która planuje pracować jako artyści, czy tam przy takim tego słowa rozumieniu. Także już oddaję głos Piotrowi, bardzo nam miło was gościć. I jeszcze powiem, może pokrótce, z czego się będzie składało to spotkanie. Spotkanie będzie, zapoczątkuje koncert, a później taka, myślę, czołowa też sprawa, to będzie dyskusja na temat kultury, na temat religii, na temat tego, co jakby też mogą też wnieść właśnie osoby, które są no, spoza naszej kultury, spoza naszego środowiska takiego europejskiego. Okej, to cześć, słuchajcie, nie wiem, z nami ktoś z was, czy... jest parę osób, fajnie, dzięki. Wiecie co, więc tak, trochę zacznę po polsku, ale będę musiał się przełączyć na angielski. Żeby nasi goście przede wszystkim nas zrozumieli. Oni trochę znają polski, ale nie tak dużo. To, co chciałem wam powiedzieć, to to, że rzeczywiście mamy dzisiaj okazję porozmawiać z nimi. Oni pochodzą z bardzo różnych kontynentów tak naprawdę. Przyjechali tutaj do Polski studiować na Uniwersytecie Wrocławskim. Są tak zwane studia w języku angielskim prowadzone. I myślę sobie, że jeżeli myślicie na przykład o studiach podjęcia studiów na uniwersytecie, to czasami warto wziąć sobie, uczyć się tego angielskiego, żeby później móc skorzystać z takich studiów, dlatego że będziecie mieli okazję poznać wtedy bardzo ciekawych kolegów, przyjaciół z różnych stron świata. So, now I will switch on English. My English is not so good, but I have to somehow overcome my feel of shame or something like this, and I try to just speak what I can, what is in my possibilities. But you understand me, right? Okay. So, first I would like to introduce you Gulshan. Gulshan? Yes. Gulshan will say something about what country can. Yeah, okay. Gulshan will say. I'm from Azerbaijan. I study in the University of Wrocław, communication management. And I love Wrocław, I don't know what else to say. Yes, big applause for Gulshan. Yes, Gulshan came from Azerbaijan. Because Gulshan will present during our concert a kind of very, very special song about the mother nature or something like this. It's very, I suppose it's very old song from Azerbaijan. So we will have chance to hear the Azerbaijan language today. And our second guest came here to Poland from very, very far away. And our second guest is Maria Paz. And Maria came from... Hi, everyone. My name is Maria Paz. I came here from Ecuador. And I love Poland. It's like my second favorite country, after mine, of course. But yeah, your country is really beautiful. A little cold this week, but I am studying also in the University of Wrocław. Well, I'm her classmate, so I also study a master's degree in communication management, and I joined the orchestra because I love music. And that was my friend, Ismail. Ismail come from, I would say, from world country, but Ismail is in our orchestra because we represent international students, drums and more orchestra, which is holding university in Wrocław. So if you will study our, I hope, university, you can join our orchestra in the future. So Ismail come to Poland from Morocco. Jestem z Maroka.
studying physics, theoretical physics. Yeah. This project is really nice. Thank you for coming. And I hope you enjoy. Yes. Ismail is here in Poland second year, and also Mrdur is here for the second year in Poland. Mrdur is, you know, he represents the third continent here. So just Mrdur, please say what country you come from, what city you come from, which language you speak. Hey, I'm from India. There are a lot of languages in India, but I speak Hindi, the most spoken language of the country. And I've been with your children since at the start of my journey in Poland. And I've been here since the beginning with them. And we have been doing a lot of projects and a lot of events for our orchestra. And I hope you like it. Nie, ja chciałam powiedzieć, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną, że ja się bardzo cieszę, że Piotrek wciąż pamięta o naszej szkole. Także wielkie brawa dla Piotrka, za pamięć. Okay. I want to say that I'm very happy that Piotr still remembers about our school. Yeah? He was a very important person and, well, what else to say? We are happy just that he is here, all right? Okay, thanks a lot. That's it. Thank you very much, Michael. So, you know, we will start, but we want to do it very interactively because we prepare for you a kind of surprise. We have instruments, percussion instruments with us. And first, we would like to have a kind of drumming experience, creating orchestra all together. Then we will present a few different songs and from different cultures, but also from different religions. Because we represent in our orchestra different, as you can see, different continents, different cultures, and even different religions. Gulshan and Maria, Gulshan and Ismail, they are Muslim. Me and Maria, we are Christian. And I can say Mrdur is kind of seeking the truth. So it's not, Mrdur's specialization is not to be specialized in any kind of religion. Yes. So we want to perform with you, then we perform a couple of prayers in native languages. And then we would like to ask you for kind of questions and answers. So if you have any kind of questions to our guests, feel free to ask about everything. And we will lead kind of conversation. Yes? So now the instruments are here, and I probably start drumming, and maybe Mrdur will be starting drumming on cajon. I will be start drumming on the congas, and I ask Ismail, Lucien, and Maria to just spread instruments to you, and we will begin our kind of interactive story show. Okay? Thank you.